Siema, witam Was serdecznie. Czasami przychodzi taki dzień, że trzeba sobie radzić samemu. Ja dzisiaj pobieram ochotkę, jestem na moim stawiku. Do tego będzie nam potrzebny taki sprzęt. Ochotkołapacz, jest tu rura przewiercona ze spodem. Tak sobie można wtedy pobierać larwy. Do tego linka, wiaderko do ochotki, wiadomo. Jeszcze mam małe sitko do zbierania larw. Dobra, zaczynamy zabawę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pojedyncze larwy są, widać. Czerwonych trochę larw jest. Kilka rzutów i już trochę ochotki mamy. Nie jest to łatwe zadanie. Jest ich dzisiaj naprawdę bardzo mało. Ale ze 20 rzutów i 50 larw będzie. Jest tego naprawdę mało. Nie wiem dlaczego. Ale najważniejsze, że udaje się to zbierać. Może uda się pokazać, jak to wyciągam. Trzeba nabrać wody i jak wypłyną, zbieramy takim siteczkiem. Tu jest trochę wody. Nabierzmy. Może wypłuczę. Jest larwa. Jest larwa
trzeba się trochę pobawić, ale samemu sobie można poradzić, gdy w sklepie zabraknie albo z jakiegoś powodu będą słabej jakości. Można sobie takim czymś porzucać i zebrać ochotkę samemu. Puczemy, muł się wypukuje, ochotka wychodzi i w ten sposób mamy towar. Nie jest to łatwe zadanie, ale czasami trzeba sobie radzić samemu. Sytuacja tego wymaga. Jeszcze przepuczę tą wodę i zobaczymy, co nam udało się uzyskać. Generalnie tak, nabieram, wypłukuję, woda spływa i w ten sposób mam ochotkę. O, tutaj wychodzą z otworów, czyli coś tam jest w tym stawie jeszcze. Generalnie trzeba wybrać taki staw, który ma dużo mułu. Najlepiej ze 20 cm albo z pół metra. No jest trochę tego. Wtedy nam jest łatwiej pozyskiwać towar. Gdy jest twarde dno, tam nie ma po prostu lat. Nie ma tego za dużo, ale gdy mamy końcówkę mułu w ochotku łapaczu, można tego się pozbyć w ten sposób i zobaczyć, co nam tam jest. O. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mamy tu larwę. Wypuczemy. Uciekło mi. Jeszcze raz poszukajmy. Ale mało. Coraz mniej jest. O, jest. Coś takiego. Czerwone złoto. Samemu pozyskane cieszy najbardziej. Taka ochotka bardzo długo wytrzymuje. Nawet 2 miesiące w lodówce. Piękna sprawa. Działamy i zobaczymy, co z tego będzie. Ale na pewno będzie smakował rybą. A to najważniejsze. Pochodki są, trzeba się narzucać, nie jest to łatwe zadanie, ale najważniejsze, że jest towar, są zlokalizowane. Nie jest to łatwe, czasami są takie stawy, że wystarczy jeden rzut i można jechać do domu, ma się z pół litra ochotki, a czasami trzeba się narzucać. Ale wtedy satysfakcja jest ogromna, bo poradziliśmy sobie samemu. Taki mamy efekt 10-minutowego rzucania, wydaje się niedużo, ale najważniejsze, że jesteśmy samowystarczalni. Gdyby coś się zadziało, że nie będzie towaru, można sobie zadziałać. Wystarczy znaleźć staw, gdzie jest dużo mułu i możemy sobie radzić samemu. Piękna sprawa. Mamy ochotkę. Gruba, piękna. 2-3 cm ma. Naprawdę będzie super trzymać. Wytrzyma z 2 miesiące w lodówce i cały czas jesteśmy przygotowani do boju. Super sprawa. Ochotko łapacz własnej konstrukcji się sprawdza. Coś pięknego. Dajcie znać w komentarzu, czy jeszcze ktoś z Was pozyskuje ochotkę, kopie robaki, zbiera losówki, bo te umiejętności już chyba zanikają, ale kiedyś trzeba było radzić sobie samemu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!